wszystkim, tu weekend, mamy sobotę. Moi chłopaki pojechali do sklepu kupić ostatnie rzeczy na jutrzejszego grilla, dlatego że święta wielkanocne u nas będą grillowe, grillowane. Organizujemy grilla, będą moi rodzice i rodzice Laurent, dlatego że weekend zapowiada się naprawdę przepiękny po 25 stopni, a więc grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Spędzimy sobie super ten czas wspólnie. Malutka śpi, a więc ja wykorzystuję ten czas i siedzę sobie troszkę przy komputerze, dlatego że tego czasu takiego komputerowego teraz mam bardzo, bardzo mało, nawet w ciągu dnia. Mieszkanko jest czyste, posprzątane, a więc muszę tylko wyciągnąć pranie z garki ze zmywarki i pranie jedno się robi, a tak to z wszystkim jestem na bieżąco, a więc jestem z siebie mega dumna. Ubrałam dzisiaj ten kombinezon i nawet wyprasowałam go dzisiaj rano, ale widzę, że on to będzie taki gnieciący się, dlatego że mówię, wyprasowany był, usiadłam tylko na krześle i troszkę się pogniótł, no ale trudno, wow. Nie mogę w ogóle utrzymać równowagi, nie wiem dlaczego, ale nieważne. No ale wydaje mi się, że fajnie będzie wyglądał, to jest ta emeczka, ładny właśnie, taki wygodny, bo później wychodzimy do dentysty z Aleksem. Dzisiaj na 11:15 mamy kontrolę u dentysty, trzeba się kontrolować, czy wszystko jest ok. I zresztą Aleksowi rusza się ząba, tutaj ten. A więc trzeba to zobaczyć, czy wszystko ok, czy z aparatem, wiecie, jego wszystko jest ok. Będzie kontrola, a na 14, znaczy od 14 do 18 w parku jest zbieranie jajek. Tutaj we Francji jest taka tradycja, że dzieciaki chodzą po parku i zbierają plastikowe jajka, a potem te plastikowe jajka wymieniają na takie prawdziwe czekoladowe, a więc mam nadzieję, że Alek znajdzie jakieś jajka. Czy nie będzie, wiecie, płaczu, bo w szkole mówił, że mieli takie zbieranie jajek i nic nie mógł znaleźć. No ale on jest taki roztrzepany, że pewnie wszędzie biegał. Zobaczymy. Ale od 14 do 18 właśnie w takim tutaj pobliskim parku obok nas jest to zbieranie jajek, a więc stwierdziliśmy, że pojedziemy z nim. Będzie piękna pogoda, weźmiemy malutką wózeczku i właśnie spędzimy sobie tam popołudnie, a jutro zrobimy mu takie zbieranie jajek z Agą tutaj u nas w ogródku. A więc jak widzicie, cały weekend już mamy zabukowany. Ja z malutką wyszłam na zewnątrz, a chłopaki jeszcze coś tam załatwiają do końca, ale już przez dentystę Alek przeszedł bardzo zadowolony, a więc chyba źle nie było. Zaraz mi tam poopowiadają, co się działo. Wiem, że na pewno ten ząbek, który mu się tak strasznie już ruszał, strasznie, strasznie, to pani mu go po prostu wyciągnęła, bo on już mega ruszał i chyba wolała mu go wyciągnąć, niż żeby na przykład, nie wiem, w nocy mu wypadł i nie wiem, zaszpałam się ja, że wypadnie mi taki ząb i że po prostu udławię się tym zębem. Wiem, że to dziwne, ale tak mi się zawsze wydawało. No i czekamy na chłopaków i jedziemy potem po Agę, dlatego że przyjeżdża do nas Aga, a ja z malutką wyszłam na dwór. Miałam prawo do wszystkiego, do przebrania całego bodziaka, do kupy, do karmienia, no po prostu do wszystkiego miałam prawo tego dentysty. No ale teraz przepięknie sobie zasnęła i śpi. Salut, Alex. Pokaż zęba. On ma dądą. Nie mam zęba. Idziemy po Agę. Jest tak gorąco, że jedno o czym marzę, to żeby wrócić. W ogóle wszyscy jesteśmy głodni. Chyba cała trójka, oprócz Melisy, jedyna, która się najadła. A my jesteśmy już tacy głodni, że tylko tutaj dyskutujemy, co sobie weźmiemy po drodze do jedzonka. No bo już jest 13, a o 14 zaczyna się ta imprezka w parku. No a więc wrócimy do domku, zjemy i po południu właśnie pojedziemy na tą imprezkę do parku. I tak. Chaque couleur, c'est des œufs en plastique en fait qu'il y a là dans le jardin. D'accord? Donc tu les cherches, après tu les mets dans la boîte. Regardez, regarde les couleurs. D'accord? Tu les mets dans la boîte et après tu vas voir la dame qui est là-bas tout au bout et elle va te donner une petite carte pour avoir du chocolat. Maman va t'attendre là-bas, ok? Allez, vas-y. Ça va.
Jesteśmy w parku. Macie Aleksa. Jest masa dzieciaków. On już zebrał jajka, dostał czekoladę, tylko że jest tak gorąco, że ja myślę, że ta czekolada, jak wrócimy do domu, to będzie do picia. No, no, la ile padą la maison magica? La ci peux l'attraper, a? Ale ona spaceruje sobie z malutką, my sobie zrobiliśmy zdjęcie na Instagram z Agą i idziemy. Alex zaraz sobie kolega. Mais moi je suis pas ta maison magique tout le temps. Je vais aller voir papa. Et regarde. Les pantalons sont trop grands, elle a pas de jambes. Co będziemy robić? Les œufs. Pour les courriers. Y a rien. Avec ça, tu la bouche. T'as mal au ventre, je sens les bubus qui viennent à l'heure, je pensais que tu râlais. Mais... Non, j'ai trop vite, toi. Ah, c'est comme du sang. Tu fais attention maintenant. Marc, c'est comme du sang. Oh, Marc, c'est comme du sang. D'accord. Tu m'as étonné, tiens ça. Oh. Tiens, lâche pas. Tiens. Lâche pas. Non. Maman m'a dit quoi? J'ai dit lâche pas. Oh là là. Non, 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 non. Jakie masz kolory? Co to za kolor? Sam fryt. Co to jest? To jest zielony? Zielony. A to jest jaki kolor? Zielony. Żółty. A gdzie jest niebieski? Ale gdzie jest niebieski? No, a gdzie jest czerwony? To jest czerwony. A to co to jest za kolor? Zielony. No my... Fioletowy. Ładne wyszły kolorki. Ładne. Mamo. Tak, kochanie. Co się stało? Zobaczcie mojego królika. Próbowaliśmy zrobić zdjęcie, ale oczywiście się ulało już i ja nie wiem. Moje dziecko nie jest w ogóle instagramowe. Cicho tam, co wy tak krzyczycie? Śmieję się, że moje dziecko nie jest instagramowe, dlatego że ona cały czas chodzi w śliniaku. Naprawdę, ona cały czas ma śliniaczek na sobie i ja tylko czasami zdejmę ten śliniak, żeby zrobić jakieś zdjęcie i tutaj niestety, no, nie udało się, ale zobacz, jaka jest piękna, taka jestem piękna, taka jestem piękna, no i ja wszędzie zawsze muszę coś mieć, no bo to się cały czas ulewa, tu się coś uleje, tu tam i popluje się i, no i tak to wygląda, więc już się idziemy przebrać znowu. Tak, tak, Niunia. Tak, niebieskoka, tak, ale ładny ten królik, fajny. No mama chciała, żebyś była taka piękna. No, no, taka piękna. Taka piękna, nie instagramowa. To takie prawdziwe dziecko, to jest takie prawdziwe życie. Tylko spodnie trochę ci z dupy spadają. Ale też fajne. Fajne takie kolorowe. Tak, ciepło dzisiaj jest. Tak wygląda moje życie, by zimą spać. Jedno śpi, nie mogę go odłożyć. Drugie się obraziło. Co się stało, Alex? Mama wzięła dzieci z moim tatą na chwilę na spacerek do piekarni i z powrotem. A ja zabieram się za sałatkę i zrobię taką mega prostą z awokado, pomidorów, ogórka, czerwonej cebuli. Wszystko zmieszam, dodam do tego sok cytryny i będzie przepyszne. Hej,
Mamy wtorek, właśnie udało mi się zrobić malutkie zdjęcia, dlatego że spała, więc zawinęłam ją w kocyk i zrobiłam jej przepiękne zdjęcia, które już na pewno mogliście zobaczyć na moim Instagramie, więc koniecznie Was tam zapraszam. Jest wtorek, ja dzisiaj zaczynam mój maraton z dwójką dzieci, Lorą jest w pracy, no jak widzicie malutka śpi, Aleksio jest na dole, wszyscy zjedli śniadanie, a więc jest dobrze. I w ogóle to chciałam Wam się pochwalić, że wczoraj sprzątałam w mojej szafie. Jest tutaj bardzo mało rzeczy, dlatego że są to wszystkie nowe rzeczy, które kupiłam, a wszystkie stare, ciążowe rzeczy są jeszcze na poddaszu i nie mam czasu po to iść, ale zobaczcie, wszystko jest poukładane, pięknie, piżamy, a tutaj jakieś sportowe i takie domowe. No, a więc muszę Wam powiedzieć, że jestem mega z siebie dumna i teraz moja szafa wygląda mega pusto, no ale na razie niech tak będzie, a potem jak będę miała trochę czasu, to pójdę poszukać reszty ubrań, wiecie, tych sprzed ciąży. Młoda się najadła. Przybrana. Aleksio w piaskownicy, dlatego że słuchajcie, wczoraj kupiliśmy piaskownicę, taką zwykłą plastikową piaskownicę i 30 kg piasku dla dzieci, żeby miał się czym bawić w te wakacje właśnie szkolne. Dzisiaj jest ciepło, naprawdę wydaje mi się, że jest ciepło, ma gdzieś około 24 stopni, tyle że jest zero słońca, niebo jest mega, mega szare, ale jest ciepło, a więc na zdrowie, a więc niech korzysta. Cześć kochanie! Mama, proszę to iść. Super! W ogóle było dużo pytań, co się zmieniło w naszym ogródku. W naszym ogródku nie zmieniło się jeszcze nic prawie. Oprócz tego, że tutaj jak widzicie jest sama ziemia, dlatego, że tu były ogromne krzewy. Tam wyglądało tak jak tam. Zobaczcie jak nasz ogródek wygląda. I tutaj było tak samo, a więc Lorą wszystko już stąd wydziabał. A więc na razie jest taka ziemia, a potem będzie piękna trawka. No i tutaj z tej strony będziemy przedłużać ten taras, bo zobaczcie, w ogóle nie nazwałam tego tarasem. Ja nie wiem co oni tutaj zrobili, zobaczcie. Tak jakieś dziury, a więc my sobie pięknie to wszystko wylejemy betonem i przedłużymy. Chcielibyśmy drewniane, ale koszty nie są te same, a więc stanie na betonie w tym roku i właśnie będzie przedłużony taras. A na razie kupiliśmy Aleksowi sobie taką piaskownicę, wystarczy mu. Brawo! Ale super! Ja poszła. A nie wiem. Jest sobie to. Coś typa grawa. To nic, kochanie, to nic. Fajne. I właśnie z racji, że nie znaleźliśmy takiej jednej dużej piaskownicy, to wzięliśmy takie. I też plus tego jest, że można jedną nałożyć na drugą i wtedy na noc, wiesz, jak, wiecie, jak te jakieś kotki by chodziły, bo czasami tutaj przychodzą do nas koty, to przynajmniej właśnie nie zrobią, wiecie, dziecku kupy w ten piasek, tak? Takie są realia ogródka, a więc możemy na noc przykrywać jedno drugim. A tu ma piasek, tu się może bawić. A latem nawet powiem Wam, że można mu tu mini basen zrobić, chociaż basen też jest w planach, żeby kupić. Dotarliśmy na ważenie się, malutka, malutko zjadła przed wyjściem, a więc pewnie jak ją zaczniemy rozbierać, to zgłodnieje. Jest godzina, tam dadam, dadam, 18:46. Jestem chyba najgorszą vlogerką na świecie. Ostatnio coś nie mogę się zebrać i powinnam, wiecie co, stwierdziłam dzisiaj, że mieć kogoś, kto by mnie nagrywał. I muszę chyba poprosić Agę albo moją mamę, no może Agę będzie jej łatwiej, w przyszłym tygodniu, aby jeden dzień chodziła za mną z aparatem i po prostu nagrywała mojego vloga, dlatego że ja często jak jestem z Aleksiem i z malutką, to po prostu już nie mam ręki na aparat, a fajnie byłoby Wam chyba pokazać, jak tak naprawdę wygląda mój dzień, no bo nie odzywałam się do Was cały dzień. Można by pomyśleć, że nic dzisiaj nie zrobiłam, a tak naprawdę no po prostu cały czas coś. Dopiero wróciłam, Aleksio jest u mojej mamy, przyjeżdża jutro rano, więc tak naprawdę będzie tam tylko spał, no i dzisiaj wieczorem umówił się z koleżanką, bo ma tam jakąś nową koleżankę. Cały czas o niej gada, a więc to jest siostra koleżanki Agnieszki. Ona ma 6-7 lat, Alec ma 5, ale się świetnie dogadują, słuchajcie. I właśnie umówił się z tą koleżanką na wieczorne pogaduchy. A więc tak, Aga wróci z chóru, bo ma w tym tygodniu taki staż, cały tydzień wakacji. A więc wróci, to się pobawię, a jutro już tak naprawdę rano tata go tutaj przywiezie. Muszę koniecznie właśnie podyskutować z Agą, czy nie chciałaby spędzić całego dnia z nami i po prostu chodzić i nagrywać wszystko, co robię. I wtedy bym mogła Wam update'ować, jak tak naprawdę wygląda, wiecie, dzień z mojego życia. Tak w
100% teraz. I w ogóle malutka śpi i muszę wam powiedzieć, że dzisiaj cały dzień śpi, ale to z jednej strony dobrze, no mówię, cały czas gdzieś lataliśmy od rana tylko w domku, no ale to miałam też chwilę, żeby sobie oddechnąć, żeby spędzić trochę czasu z Aleksem, a po południu, wiecie, na 14 pojechaliśmy ją zważyć i zeszło nam tam 2 godziny. Poszłam zważyć dziecko, zeszło nam 2 godziny, na szczęście było pełno zabawek i tam jakieś place do zabaw, a więc Alex spędził tam czas, no bo najpierw czekaliśmy trochę w kolejce, żeby nas przyjęła, a potem już jak nas przyjęła, to tyle gadała i jakoś tyle miała pytań i tyle w ogóle mi chciała proponować rzeczy i tłumaczyć i pomagać, że tyle nam tam zeszło i co tydzień tak będę musiała chodzić. Jak myślę, że co tydzień 2 godziny muszę spędzić na ważenie młodej, to masakra. No ale dobra. Potem pojechałam do mojej mamy i teraz jeszcze wjeżdżając tylko weszłam do apteki, dlatego że Aleks się tam miał coś przypisanego na swoje ząbki, na ten aparat. Mamy czymś płukać buzię i kupiłam Lorą perfumy, dlatego że no dzisiaj są nasze 3 lata i stwierdziłam, że dobra, kupię mu coś. No, a więc mam nadzieję, że się ucieszy. Ja się ucieszyłam przy kasie, jak podała mi te perfumy, ona do mnie mówi, że mam zapłacić tyle, a ja tak, a to nie było, wiecie, normalnie wydawało mi się, że to było dużo, dużo droższe. A nie, dzisiaj jest minus 30% na wszystkie perfumy, a ja tak, super, wiecie, a nie było nigdzie tego napisane, żadna etykietka. Ja tak mówię, kurde, sobie bym wzięła najchętniej, ale już nie chciało mi się, mała nie wyspała, teraz cały czas śpi. Więc zaraz będę ją tutaj trochę budzić na jakieś karmienie, przebieranie, żeby później cały wieczór na mnie buszowała. No też jak śpi, to pewnie potrzebuje. No, a więc to byłoby tyle i chyba zakończę tutaj już tego vloga, takiego z 3-4 dni. Widzicie, nikogo nie obudziłam, sama się obudziłam. Zakończę tego vloga tutaj, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie jakąś łapkę w górę jak tak, subskrybujcie jak jesteście nowi i widzimy się w następnym filmie, pa!